Hej, to znowu my. Witamy serdecznie wszystkich naszych sympatyków i oponentów. Pisaliśmy ten tekst, jak za oknem było 10 stopni mrozu. Dlatego na rozgrzewkę chcielibyśmy dać trochę czadu. Dzisiaj mamy już 2 marca. Jak ten czas leci? Szykujcie się do kolejnej zmiany planu. Mamy nadzieję, że dyrekcja tak go zrobi, abyśmy byli zadowoleni. Od początku roku minęło już 60 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Radek i Helena. Wszystkiego najlepszego. Uwaga maturzyści, do egzaminu dojrzałości zostało już tylko 68 dni. Z sobotami, niedzielami, rekolekcjami i świętami. Pamiętajcie, że pisemny z Polaka będzie na pewno z romantyzmu. A teraz odprężcie się przy odrobinie muzyki. Niektórzy zarzucają nam, że wypowiedzi uczniów podczas przedstawiania poszczególnych klas są przez nas sterowane. Ludzie, nie wierzcie takim osobnikom. Buda TV nie ponosi odpowiedzialności za tekst gadki przewodniczącego ucznia lub nauczyciela podczas kręcenia materiału. Zresztą przekonajcie się sami. Dzisiaj na tapecie pierwsza ogrodnicza. Cześć Wiara, mam na imię Daria i chciałam Wam przedstawić moją klasę, pierwszą ogrodniczą. Wychowawcą naszej klasy jest profesor Janiszewski, którym po cichu przyzywamy Bolek. Klasa liczy 28 osób, co prawda było nas więcej, gdyż jedna zdezerterowała. Atrakcją naszej klasy jest to, że mamy 3 chłopaków, lecz dziś obecny jest tylko jeden, a po osób wyszek. Uczymy się nieźle, a najlepsi to Magda, Ania, Donata, Tomek, Roman, Ela, Hania oraz Iwona. Wszystkie te osoby mają średnią powyżej 4.0. Mimo tak krótkiej czasu nauki, dotarliśmy się do siebie szybko. Myślę, że jeśli tak będzie dalej, to będzie super. Cześć, pozdrowienia dla wszystkich. Rady nie tylko dla uczniów. Jeżeli uczysz się języka angielskiego lub niemieckiego, wykorzystaj to, a na pewno ci się przyda. Pamiętaj, do szkoły chodzi się po to, aby coś z niej wynieść. Dlatego przyłóż się, a nie będziesz żałował. Dni w tygodniu poświęcaj nauce, natomiast weekendy na odpoczynek, relaks, zabawę. Nie bój się iść na chemię, gdyż przedmiot nie gryzie, a nauczyciel też człowiek. A teraz próbka radosnej twórczości kolegi Żuka z czwartej melioracji.
Jeżeli macie możliwości, chęci i zdolności podobne do Żuka, to czekamy na Wasze propozycje. Dzisiaj rozmawiamy z Pawłem Kniterem, który jest uczniem naszej szkoły. Paweł, wiem, że zwiedziłeś wiele krajów Europy Zachodniej, między innymi Francję, w której gościłeś dłużej. Jakie są Twoje odczucia podczas pobytu w tym kraju? Odczucia z pobytu we Francji są wspaniałe, może dlatego, że Francję poznałem nie od strony turystycznej, a od, powiedzmy, od podszewki, tak jak się żyje we Francji. Francja jest krajem wspaniałym, no można powiedzieć, że troszkę zepsutym, zresztą z tego słyną Francuzi. Wiadomo mi również, że ukończyłeś kurs kosmetyczny. Co spowodowało Twoje zainteresowanie tym zawodem? To był przypadek. Co spowodowało? Może spowodowało to, że w sumie od małego byłem wychowywany w takim, powiedzmy, duchu czystości i dbałości o siebie. Taką osobą, która nieprzeciętnie dbała o siebie, jest zresztą moja mama. Kurs kosmetyczny ukończyłem całkiem przypadkowo podczas pobytu we Francji, gdzie mieliśmy zdjęcia. Była również z nami nasza kosmetyczka, która dbała o siebie, no i między innymi o nas. Zresztą to było jej głównym zadaniem. Widziała po prostu we mnie, powiedzmy, jakiś szybki talent. W szybkim czasie potrafiłem przygotować się sam do zdjęć, gdzie dla innych trwało to trochę dłużej. No właśnie, a jak było z tymi zdjęciami? Do zdjęć również się dostałam całkiem przypadkowo. Było to podczas pobytu pierwszego we Francji. Poznaliśmy grupę modelek i modeli z Paryża, którzy umożliwili nam w sumie zdjęcia próbne w ich agencji. Była to więcej zabawa, powiedzmy, niż praca, no, która się później przerodziła w dosyć duże hobby. A jak dbają o siebie Francuzi? Chodzi tu mi o strój, fryzurę i marsz. No, Francuzi posiadają wielki marsz, są wielce kontrowersyjni. Jeśli chodzi o mężczyzn, przede wszystkim ich sposób ubierania jest bardzo, bardzo kontrowersyjny. Fryzury, styl bycia jest bardzo interesujący, a jeśli chodzi o kobiety, to masa perfum, masa makijażu, masa na siebie futer. Naprawdę, dużo, dużo. A jak podobają Ci się francuscy piosenkarze? Może zdradziłbyś nam tych, których najwięcej darzysz sentymentem? No, przede wszystkim piosenki w wykonaniu Mirel Farmer. Są to piosenki przepiękne. Piosenki, które pisze Jacques Brel w różnym wykonaniu. No i także Edith Piaf. Na ile znasz język francuski? Zadowalająco, w każdym bądź razie zadowalająco. Pozwala mi on na swobodne porozumienie się. Jesteś u nas już pół roku. Jak podobają Ci się tutaj lekcje u nas i którego nauczyciela oraz który przedmiot cenisz najbardziej? No, w szkole podoba mi się. Nie mogę powiedzieć, żeby to była jedna z najgorszych szkół, chociaż już do trochę szkół chodziłem. Z nauczycieli, których darzę specjalnym sentymentem, chyba na pewno będzie moja wychowawczyni, pani profesor Wiśniewska. A z przedmiotów hodowla, język polski, ekonomia. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Chłopaki, chłopaki, nie zapomnijcie o drobnym dowodzie dla swojej sympatii. Przecież zbliża się 8 marca, Dzień Kobiet. A teraz życzenia i pozdrowienia. Nie chcę rozwijać Twoich marzeń. Może w innej kochasz się? Mimo wszystko moc pozdrowień śle Ci ta, co kocha Cię. Dla Zbyszka z pierwszej 5TM od wielbicielki z pierwszej ZO. Dla Jelenia z trzeciej 5, czyli Artura Esz, gorące pozdrowienia przesyła wielbicielka z pierwszej ZO. Serdeczne pozdrowienia dla Marka Żoka od Moniki Żok. Pozdrów rodziców i Tomka. W istnieniu płyną chwile, odkąd weszłeś w moje sny. Choć dookoła chłopców tyle, lecz serce mówi mi, że to ty. Dla Łukasza Łukowskiego z pierwszej 5 od wielbicielki z pierwszej ZO. Życie to bajka, miłość to sen, a wierz mi, że ktoś naprawdę kocha cię. Dla Tomka H z pierwszej 5TM od wielbicielki z pierwszej ZO. Z okazji zbliżających się 20 urodzin dla Wandy Lupy z 5 TMW moc gorących życzeń i całusów przekazuje sołtys z 5 TMF.
Najserdeczniejsze życzenia z okazji zakończenia karnawału i zbliżającego się Święta Kobiet od Damiana B. dla wszystkich radosnych i wesołych dziewczyn. Oddam Ci uśmiech swój, oddam Ci serce swoje, ale chcę tylko jedno, abyśmy byli szczęśliwi oboje. Dla Zbyszka H. z 5.5 TM od Katarzyny. Serdeczne życzenia dla kochającej Teresy Nowaczek z 5. Melioracji z okazji 21. urodzin, spełnienia marzeń, nawet tych najskrytszych, składa wielbiciel Michał Grubiński. I to już wszystko w dzisiejszym naszym programie. Żegnam się z Wami i zapraszam do oglądania nas za tydzień.